Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Punkt prowadzenia dzisiejszej sesji. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kościńskiemu. Odreferowanie projektu uchwały. Proszę pana burmistrza. Pani Katarzyna, proszę pana. Dołączony w czasie głosowania porządku obrad. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Proszę o ciszę, bo dotyczy pomocy rzeczowej dla powiatu pruszkowskiego. To wynika to z faktu, że zainteresowaliśmy powiat, starostę powiatu pruszkowskiego realizacją kanalizacji deszczowej w ulicy Długiej w Zalitach Bankowych. Ta kanalizacja jest nam potrzebna zarówno do rozbudowy szkoły, jak również do realizacji inwestycji drogowych, na które już mamy pozwolenia na budowę. Niemniej kanalizacja tych inwestycji drogowych, kanalizacja deszczowa jest właśnie sprowadzona do tego fragmentu mającej postać kanalizacji deszczowej w ulicy Długiej. Powiat pruszkowski zaoferował się przekazaniem nam na ten cel kwoty 400 tysięcy złotych jeszcze w tym roku kalendarzowym. Z uwagi na to, że powiat pruszkowski tą procedurę, jeśli chodzi o przetarg i wykonanie, ma jeszcze dłuższą niż my, w związku z tym podjęliśmy się, że będziemy wykonywać to zadanie. Dostaniemy dofinansowanie nie większe niż 400 tysięcy, ale i nie mniejsze niż 400 tysięcy złotych. Planowany koszt zgodnie z kosztorysem jest 1 452 630 000. Niemniej to są tylko koszty takie kosztorysu inwestorskiego. One będą na pewno znacznie mniejsze. W związku z tym szacujemy, że rzeczywiście udział gminy i udział powiatu powinny być w granicach pół na pół. W związku z tym, żeby można było podpisać umowę z powiatem pruszkowskim, jesteście Państwo proszeni w dzisiejszym o podjęcie stosownej uchwały, którą właśnie macie przed sobą. To tyle, jeśli chodzi o to. Dziękuję Panie Burmistrzu. Ten temat był też omawiany na Komisji Budżetu. Panie Burmistrzu, Pan Kolada z tego terenu może troszeczkę uzupełnić, bo to było pruszkowskie. Proszę Państwa, można coś uzupełnić, to właśnie tyle, co mówiłem na Komisji Budżetu, że ta inwestycja również będzie wyjmowała trzy sołectwa. Zarówno sołectwo Podlotrzyn Nowy, zarówno sołectwo Wady i tak jak i Dawidy Bankowe. A co najważniejsze, będzie to możliwe odwodnienie szkoły, która będzie rozbudowana. Myślę, że w tej kadencji na pewno rozpoczniemy budowę. Dzisiaj mieliśmy spotkanie z nowym, myślę, że pan będzie mówił, z nowym projektantem. To będzie pan wójt więcej na ten temat powiedzieć. Myślę, że tylko tyle mogę zrobić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Pani radna Iza Makarska. Proszę bardzo, Izo. Ja chciałam tylko zgłosić, że w tym porządku obrad, który dostaliśmy ostatnio, nie ma tej uchwały. Pani Izo, została to dołączona w trakcie omawiania już projektu uchwał poszczególnych wniosków, a ta uchwała była tworzona naprawdę tak w trybie pilnym podczas przygotowania porządku, także proszę sobie dopisać, jako punkt 10 odgłaszałem i on był głosowany jako punkt 10 pierwszej sesji. Będzie to projekt uchwały. To w porządku. Jest umieszczone. Może przegłosowany. Tak, przegłosowany. Państwo sobie nie podpisywali, ja też tego nie mam, dopisałem sobie taki punkt. Także proszę zwracać uwagę, że są takie elementy głosowane. Panie Izo, to się jeszcze w tym punkcie nie. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, dyskusja otwarta. Jeżeli są pytania, pan radny Strzyczek, proszę bardzo. O treści pani chodzi o uchwałę, tak? Nie, właśnie przypominam sobie, nie wiem, 3 lata temu, kiedy to było, czy kobiety nawet. I nawet naprzeciwko szkoły tam ustanawiali służebność odpłatnie do podłączenia do melioracji. Czy można do spółdzielni tak powiedzieć, do prowadzenia tej wody, czy można tego korzystać?
zrealizować. Bo to jest dosyć duża kwota, w pierwszym momencie tylko. No ta kwota mnie, że tak się przeraża. Ja gdzieś 3 miesiące temu zwracałem się do gminy o wykonanie dwóch właściwie spółdzielek pocztowych na ulicy Paleckiej. No pani inspektor mi absolutnie nie odmówił i powiedziała, że to jest droga powiatowa i to nie nasza sprawa. Dwóch spółdzielek. Tutaj wydajemy i możemy wydać ponad 1 000 000 złotych na drogę powiatową i tym razem można, więc ja tylko tak, no właśnie ja się jestem radnym, że znam, ładnie wiem, jak tam wygląda sytuacja podeszcza, tak? I to trzeba pewnie zrealizować. Tylko, że mówię to tak traktować, no, jednym miarem jeszcze, prawda? Że ja mówię 3-4 miesięcy, które naprawdę wiele mogły pomysłów, które miały zebrać wodę z ulicy powiatowej, ale wprowadzają na ulicę gminną. No. To jest taka moja uwaga. Państwo, jeżeli mogę odpowiedzieć, rzeczywiście 6 dokładnie lat temu było odbudowane takie odwodnienie. Jest tam puszczona rola 250. Ona miała za zadanie odwodnić z terenu szkoły wody deszczowe, opadowe, gdzie wysiadając z samochodu naprawdę można było wypłynąć po kostki w kałużach wody. Inwestycja ta została zrobiona jako taka półprowizorka. My, powiem szczerze, chcieliśmy się podłączyć, nawet pan wójt, żeśmy rozmawiali z panem wójtem na ten temat, żeby tą kanalizację odwodnienia szkoły podłączyć do tego odwodnienia. Niemniej jednak projektanci, którzy projektowali i jedni, i drudzy, no z tym panem jeszcze żeśmy nie rozmawiali w tej chwili, doszli do wniosku, że te średnice nie odbiorą tej. I stąd tylko jest. Z tego odcinka, który jest w tej chwili projektowany, który jest. Na pewno odebrał, tak? Tylko tak jak powiedziałem, ja rozumiem, że to ma być dalej, tak? To jeszcze będzie odwodnienie, będzie ciągnięte pod oczyma w ulicy Złotej od Pędzy. Także to jest tylko jeden, tak, jakaś część etapu budowania odwodnienia w ulicy Złotej. Tam oczywiście cały projekt ulicy Długiej, on troszeczkę inaczej sprowadza te wody, nie jest to taki podział, jak tutaj pan Tadeusz przedstawił. My tutaj ten projekt zawiera projekt odwodnienia prowadzonego kanałem 600 do ulicy, do ulicy Szlacheckiej, a w ulicy Szlacheckiej są zbiorniki nawet retencyjne, pod które wykupowaliśmy swojego czasu nieruchomość, żeby je tam zlokalizować. No, nie da się na tym przekroju i takim mocno prowizorycznym odwodnieniu, które było zrobione przez nieruchomość państwa popisu, zapewnić odwodnienia całego tego terenu. Niedobrą rzeczą jest, że rzeczywiście, że w drogach powiatowych nie ma systemu odwodnienia drogi. Są fragmentaryczne jakieś stale rowy przydrożne, które to powinny to zapewniać, jednak reszty nie mamy. Teraz rozbudowując się w tych rejonach, no, są nowe ulice, które w jakiś sposób trzeba odprowadzić wody opadowe z ich powierzchni, myśląc tylko o powierzchniach dróg nawet. I teraz jest problem, gdzie to zrobić. Do dróg powiatowych się nie da powierzchniowo odprowadzić tych wód. Trzeba korzystać z grawitacji, kanalizacji grawitacyjnej i odprowadzać je poprzez kanały. Musimy zrobić to w drogach powiatowych. Jeżeli mamy jakieś zielone światło ze strony starostwa, że chce jakoś współfinansowywać, a nie tak jak było do tej pory, że wszystko robiliśmy z własnych środków, no to starajmy się to zrobić, bo to da nam możliwość rzeczywiście dalej robienia własnych dróg gminnych już z pełną kanalizacją deszczową, dołączając się właśnie do tych elementów w drogach powiatowych. Jest to
dobry kierunek, naprawdę. My cierpimy dlatego, że nie mamy dokąd tych wód opadowych doprowadzić, nie ma jednolitego systemu odwodnienia. I Falenty, z którego zresztą tutaj pan Sławek przez towarzysza zabiega, również mają ten problem, że jest albo bardzo płytki, albo też powierzchniowe rowami odprowadzenie wód. No to zmieniamy. Powiem szczerze, że tutaj rzeczywiście zmobilizowało nas to, że te 400 tysięcy powiat, tak powiem szczerze, dość chętnie dał. Powiem dlaczego. Myślę, że po prostu mają dość dużą ilość pieniędzy wykonanych inwestycji w tym roku zaplanowanych, bo niestety no, inwestycje się przygotowują troszeczkę w innym tempie i w innym podejściu niż starostwo to do tej pory robiło. Nie mają jeszcze dobrych doświadczeń. Przeorganizowali urząd starostwy, w związku z tym no nie wszystko udało im się w tym roku zrobić, ale to dzięki temu mamy możliwości, tak powiem, troszeczkę złapać jeszcze tych środków od nich. Dziękuję panie wójcie za wyjaśnienie. Pan wystarczający są. Proszę pan radny Majkowski. Witam wszystkich. Mnie zastanawia tylko jedno. Czy my się wyrobimy z inwestycją na 15 grudnia? No, stąd ten pośpiech między innymi na dzisiejszej sesji, dlatego że uchwała zarządu, która starostwa powiatu pruszkowskiego do mnie dzisiaj dotarła i tutaj w trakcie, kiedy państwo obradowaliście nad innymi uchwałami, była przygotowywana ta uchwała, żeby mogła wejść na porządek sesji i mogła być tak powiem uchwalona i dalej idąc, żebyśmy mogli ogłaszać postępowanie. Same prace są pracami, które nie będą dłużej wykonywane niż około 30 dni. Kwestia oczywiście, jaka będzie jesień, no tutaj nie można założyć. Dlatego my przystąpimy, ponieważ to jest działanie łączone z naszym działaniem ulicy Szlacheckiej. My w pierwszej kolejności przystąpimy do realizacji ulicy Długiej, choć nie jest to, jak to się mówi, od ujścia w górę, tylko troszkę tak nie po kolei. Po to, żebyśmy w pierwszej kolejności zrealizowali, mogli pozyskać te środki starostwa, z uwagi na to, że starostwo powiedziało, że po wykonaniu przekaże nam te środki. No będziemy robić wszystko, żeby się udało. Dawaliśmy sobie radę, bo to myślę, że tym razem też. Dziękuję bardzo panie Marku. Przewodnicząca, odpowiedź. Dziękuję. Proszę, są kolejne pytania w tym punkcie. Jeżeli nie, przechodzimy do głosowania z tej uchwały. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi Pruszkowskiemu. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie.